Panie prezydencie, młodzi nam albo wyjeżdżają zaraz po maturze, nie chcą studiować w Lublinie, albo ci, którzy przyjeżdżają na studia do Lublina, niestety w tym Lublinie nie zostają, a wiadomo, młodzież nam jest potrzebna. Jeśli zostanę prezydentem, na sposoby zatrzymania młodzieży w mieście w pierwszym półroczu urzędowania wydam? Zaraz powiem, ale zacznijmy od tego, że tak było, a już dzisiaj tak nie jest. Chciałem powiedzieć, że w ubiegłym roku ponad 70% absolwentów szkół średnich zostało na studia licencjackie w Lublinie. Pytanie, czy za 3 lata zostaną na studia magisterskie, ale dzisiaj zostali w Lublinie, wybrali Lublin. To oznacza wyraźny przełom w promowaniu naszych uczelni i jednocześnie widzą te miejsca pracy, które tworzymy. Kwestia druga, to co jest również istotne, przyjezdni studenci również w dużej mierze znajdują pracę, bo dzisiaj już w tej chwili na naszym portalu można znaleźć około 500 wolnych miejsc pracy. Stąd na pewno trzeba promować. Promujemy poprzez finansowanie stypendiów najzdolniejszym absolwentom szkół średnich, studentom najzdolniejszym i doktorantom. Myślę, że trzeba założyć 1 000 000 zł rocznie. To jest ta kwota realnie wydawana i taką mogę zadeklarować. Komunikacja, miasteczko akademickie, wszyscy wiemy, co się tam dzieje w godzinach szczytu. Przedostanie się przez ulicę Sowińskiego, no jest po prostu dramat, graniczy z cudem. Przy okazji wszystkie przyległe ulice też się blokują. Były pomysły od 20 lat, przynajmniej słyszę o tym, że miał powstać tunel albo wiadukt, albo jeszcze inne rozwiązania. W związku z powyższym, jeśli będę prezydentem, wybuduje tunel pod Alejami Racławickimi? Nie, przyjęliśmy inne rozwiązania. Przypominam, że wybudowaliśmy już część tak zwanych ringów, które pozwalają przemieszczać się pomiędzy północą a południem. Już w tej chwili to jest kilkanaście minut jazdy Solidarnością, Aleją Tadeusza Mazowieckiego, Bohaterów Monte Cassino. Jesteśmy na czubach. Jak ktoś woli krócej, Sikorskiego, Kraśnicka dzisiaj jest mniej zakorkowana, można śmiało płynnie przejeżdżać. A w roku przyszłym budujemy przedłużenie ulicy Stadionowej. Będzie drugi ring, który łączy południowe Czuby z Czechowem, również z dzielnicami wschodnimi. Nie trzeba rujnować przestrzeni miasta, mówimy tutaj o miasteczku akademickim, wycinać wszystkie drzewa przy okazji budowy tunelu, a mur oporowy osadzić kilka metrów od budynków wielorodzinnych, co grozi ich katastrofą. Można to zrobić tak, jak zaplanowaliśmy, znaleźć rozwiązania poprzez takie bypassy. Zadłużenie. Wytykane jest ono panu w tej chwili 1 450 000 000 zł. Na tyle niektórzy je szacują. No i jeśli zostanę prezydentem, w pierwszym roku zmniejszę zadłużenie o? Zmniejszamy zadłużenie, spłacając go. Chciałem powiedzieć, że przez ten czas, w którym zaciągnęliśmy blisko 700 milionów kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, spłaciliśmy ponad 700 milionów starych kredytów, w tym po poprzednich prezydentach. A dodam jeszcze, że gdyby nam rząd właściwie oszacował subwencje i dotacje, straty z tego tytułu w tym czasie są jakieś 670 milionów złotych, to być może w ogóle nie trzeba byłoby zaciągać tego długu. Nie zadeklaruję w tej chwili konkretnie, bo budżet opracowywany na rok przyszły jeszcze nie jest zakończony, ale z całą pewnością poziom zadłużenia będzie niższy już od przyszłego roku. Rewitalizacja Podzamcza. Sam pan za swojej prezydentury ogłaszał zwycięzców konkursu na wizję, tak, na zmianę Podzamcza. No i mamy wizję, a w rzeczywistości cały czas Podzamcze wygląda tak, jak wygląda. Czyli mamy niekończące się targowisko, przestarzały dworzec z PKS-u. Nie jest to wizytówka Lublina, nazwijmy to tak delikatnie mówiąc. Jeśli będę prezydentem, to natychmiast po wyborach zrobię w tej sprawie. W grudniu podpisujemy umowę składamy wniosek o podpisanie umowy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na finansowanie zintegrowanego dworca przy obecnym dworcu PKP. Ten dworzec metropolitalny czy zintegrowany, tam wybudowany, daje szansę na likwidację tego dworca tutaj przy ulicy Ruskiej, przy zamku.
i poddanie rewitalizacji całego Podzamcza. Mamy opracowywany plan, zapewne trzeba go będzie nieco zweryfikować, ale rewitalizacja Podzamcza uzależniona jest od wybudowania dworca metropolitalnego. Czyli jeśli będzie dworzec, to dopiero będzie mowa o rewitalizacji Podzamcza. Tak, bo nie można tam zlikwidować dworca. Zlikwidowanie dworca daje możliwość zlikwidowania tego dzikiego targowiska, wprowadzenia tam zabudowy, która unowocześniłaby tę przestrzeń, ale przede wszystkim odzwierciedliłaby w lepszym zakresie to miejsce, patrząc na poziom urbanizacji. My tam myślimy zarówno o przestrzeni publicznej, jak i przestrzeni komercyjnej, tak jak hotele. Widzimy tam też możliwość lokalizacji powierzchni handlowo-usługowej. Ale ważne jest to, że etapowanie tych zadań oznacza, że musimy wybudować dworzec metropolitalny, na to są fundusze europejskie, mamy pełną dokumentację i liczymy na to, że w przyszłym roku rozpoczniemy już te inwestycje. Czyli realnie Podzamcze kiedy zacznie się zmieniać? Myślę, że za 2 lata, czyli 19-20, w 20 będziemy kończyli nowy dworzec metropolitalny i będziemy już prowadzić działania rewitalizacyjne na Podzamczu. Panie Prezydencie, ostatnia z kwestii, która jakby tutaj została nam zasugerowana przez mieszkańców. Brak parkingów w centrum Lublina. W trakcie tygodnia funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Ciężko w niej znaleźć miejsce, ale okazuje się, że w tej chwili w weekendy jest jeszcze gorzej, gdy ta strefa nie funkcjonuje. Starówka, Plac Litewski, dużo atrakcji i to trzeba się cieszyć, że turyści przyjeżdżają do Lublina i lublinianie też spędzają czas, ale z drugiej strony nie ma gdzie parkować. Robi się dramatycznie. Będąc prezydentem, wprowadzę w weekendy płatne parkowanie w strefie. Do tego jest potrzebna zmiana ustawy, zmiana prawa. Zapewne tak, będziemy konsultowali z mieszkańcami takie rozwiązanie, ale chciałem podpowiedzieć jeszcze dwie możliwości. Sprawdzałem kilkakrotnie w weekend. 2 poziomy parkingu w Centrum Spotkania Kultur są niewykorzystywane. To jest kilkaset metrów od Starego Miasta. Za Starym Miastem na współce Podwale parking był niezapełniony. Czyli nauczmy się parkować niekoniecznie tuż przy Bramie Krakowskiej i przy Krakowskim Przedmieściu. Być może to rozwiązanie, o którym mówię, wielopoziomowy parking w Centrum Spotkania Kultur przy ulicy Grodgera, przy Racławickiej, przy Ogrodzie Saskim, podpowiadam, jest tu lepszym rozwiązaniem, bo można Krakowskim Przedmieściem dojść do Placu Litewskiego i Starego Miasta. To jest, tak jak mówię, 300-400 metrów. A może brakuje odpowiedniej informacji? To też prawdą, tylko w tej chwili ten parking jest wydzierżawiony Centrum Spotkania Kultury Instytucji Pana Marszałka. Zwrócimy uwagę, by lepiej się promowali. Jest tam naprawdę dużo miejsc, które można w weekend zapełniać. Czyli rozumiem, że na razie płatnego parkowania przynajmniej w strefie nie będzie w weekendy. Jeśli po konsultacjach i po analizie stanu prawnego uda nam się stwierdzić, że to jest rozwiązanie oczekiwane i możliwe do zastosowania w sensie prawnym, to tak zrobimy. Czyli potrzebne by to było? Na dzień dzisiejszy, bez akceptacji naszych mieszkańców, nie chciałbym się wypowiadać. Poprzednio strefę płatnego parkowania poprzedziliśmy konsultacjami, rozszerzenie tej strefy poprzedziliśmy konsultacjami, więc również zapytamy o to mieszkańców. Czy chcą tego, jeśli udałoby się znaleźć ich akceptację, to oczywiście taką koncepcję możemy sobie zaproponować.